mamy wakacje, nie robiliśmy Dnia Dziecka ze względu na obostrzenia. Teraz już mamy wolniejszą rękę, więc jak najbardziej witamy wakacje, pogodę mamy zamówioną, jest piękna. Dziś atrakcji mamy najwięcej dla dzieci. Jak widać za mną, Wesołe Miasteczko działa, dmuchańce. Będą, za chwilę się zjawią animatorzy, którzy poprowadzą 3-godzinną zabawę dla dzieciaków. Imprezę swoją robię razem z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zalesiu, na których mogę zawsze liczyć. Zawsze mi pomagają, bardzo chętnie ze mną współpracują, z czego się ogromnie cieszę. Wystawili swoje samochody. Jakaś kurtyna wodna, coś w tym stylu może będzie? Jak najbardziej, przygotowują dużo atrakcji jeszcze właśnie strażackich. Będą w międzyczasie jakieś lekkie zawody małe. Dzisiaj wystawiliśmy cały swój najlepszy sprzęt. Wystawiliśmy dwa samochody, znaczy jeden ciężki, jeden średni, jeden lekki. Dzieciaki mogą wejść do środka, mogą sprawdzić, jak działa sprzęt, mogą położyć się na desce ortopedycznej, po prostu mogą zapoznać się ze wszystkim, co mamy. Wy na czarno, ale również są młodsze roczniki na czerwono, to młodzieżowa drużyna pożarnicza. Tak jest, mamy młodzieżową drużynę pożarniczą, która dzisiaj nam pomaga, czuwa tutaj z nami troszeczkę, również zachęca inną młodzież do wstąpienia w szeregi, kiedyś zastąpienia nas. Kiedyś zastąpienia was. Czy tego typu festyny są dobrą okazją tego, żeby właśnie żeby się pokazać, ale również żeby zapromować jednostkę i być może czekać na nowych chętnych? No myślę, że na pewno, bo dzieciaki mogą w ten sposób zapoznać się ze wszystkim, porozmawiać z nami również, zobaczyć, może coś ich zainteresuje. A kiedyś, tak jak wspomniałam, może do nas dołączą, może pójdą dalej. Po wielu miesiącach posuchy i trudno byłoby, że nie skorzystać z takiej oferty przygotowanej dla dzieci, dla wszystkich rodzin. Piknik rodzinny w Zalesiu, chyba pierwszy po tak długim czasie tej nieaktywności. Tak, muszę trzymać kolejkę, żeby zdążyć pobawić się. Jestem tutaj dzisiaj ze swoimi też dziećmi, żeby one też skorzystały właśnie z tego pięknego słońca, żeby skorzystały z tej pięknej organizacji tego festynu. Już za chwilę widzimy, rozpalają się i grille, ale mamy i też strażaków, którzy bardzo aktywnie włączyli się w organizację tego festynu i też promują i swoją działalność, ale pokazują także ten sprzęt, którym posiadają, którym dysponują, który po prostu no, służy też do ratowania ludzi. I miejmy nadzieję, że dzisiaj wielu nowych strażaków OSP w Zalesie się pojawi podczas tego. No właśnie widziałem drużynę, młodzieżową drużynę pożarniczą. Tak, młodzieżowa drużyna też jest włączona w organizację tego festynu i to też bardzo dobrze, bo to ci młodzi ludzie też są po to, żeby pilnować i porządku, ale też są przygotowani do tego, żeby na tym festynie zabawiać i pokazywać i promować swoją jednostkę. Gminie Zalesie to będą gorące wakacje? Myślę, że gorące będą nie tylko w gminie Zalesie, ale u nas jest bardzo gorące, także zapraszam wszystkich do naszej gminy. Mamy też dzisiaj punkt, gdzie można każdy mieszkaniec naszej gminy zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19. Także to też dzisiaj jest odpowiedni czas i miejsce, żeby te osoby, które jeszcze po prostu się nie zaszczepiły i nie zapisały na to szczepienie, dzisiaj mogą z tej okazji skorzystać. Są pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które takie zapisy prowadzą. Jest poczęstunek, mamy przewidziane kiełbaski z grilla, mamy przewidziane lody gałkowe, mamy przewidziany popcorn. No oczywiście kompocik, woda, kiełbaski jak najbardziej. Jeszcze przewidujemy oczywiście kino letnie, które rozpoczyna się o godzinie 20:00, bajką dla dzieci, Krudowie. Później po bajce będzie komedia, Sąsiedzi, Dwójka, dla wszystkich, Kmino pod chmurką, popcorn dla wszystkich.